Witajcie kochani, dziś porozmawiamy na temat plenerów ślubnych, a mianowicie, czy plener ślubny to konieczność? No właśnie. Fotografuję od kilkunastu lat i zdarzyło mi się spotkać na swojej drodze pary, które po ślubie zaczęły mieć wątpliwości co do pleneru. Trzeba znowu się ubrać suknię i garnitur, do tego dochodzi make-up, stylizacja włosów, poświęcić kilka godzin lub nawet cały dzień na zdjęcia. Przecież sam reportaż wystarczy. No nie do końca. Bywa tak, że plener jest już w pakiecie całego reportażu. Czy to jest dość motywujące do wykonania sesji? Różnie bywa. Osobiście przerobiłam tą formę i wiem, że jeśli nie wykona się zdjęć w przeciągu 2-3 tygodni, parze młodej już się nie chce. Zaczyna się przekładanie lub taka sesja w ogóle się nie odbywa i jednym słowem przepada. Oczywiście bywa też tak, że wybrany przez Was pakiet nie ma w sobie pleneru ślubnego, na przykład jest dodatkowo płatny lub na samym już początku podjęliście decyzję, że nie chcecie takiej sesji. Szanuję. Ale co, gdy jesteście na nią zdecydowani? Decyzja na przeprowadzenie pleneru ślubnego zależy od preferencji i priorytetów pary. Plener ślubny jest opcjonalny i nie jest konieczny, niemniej jednak wiele par decyduje się na plener ze względu na różne korzyści, które może przynieść. Dzisiaj chcę je Wam przedstawić. Ja osobiście mam przygotowaną listę miejsc, które polecam parom młodym. Są sprawdzone i spełniają kilka kryteriów. Przede wszystkim blisko, a potem tylko dalej. Góry, morze, tutaj jest pełen wachlarz miejsc. Po pierwsze, unikalne tło. Jeśli para marzy o romantycznych zdjęciach, w pięknych scenariach, plener ślubny może być idealnym sposobem na stworzenie niezapomnianych wspomnień. Piękne krajobrazy, parki, ogrody, góry, plaże i wiele innych dostępnych lokalizacji mogą dodać magii i wyjątkowości do albumu ze ślubu. 2. Swoboda i luźna atmosfera. Wykonanie sesji ślubnej w plenerze pozwala parze młodej czuć się bardziej swobodnie i naturalnie. Para może cieszyć się sobą nawzajem i zrelaksować przed obiektywem fotografa. Tu jest też istotna chemia między fotografem a parą młodą. Jeśli jest między innymi fajne flow, zdjęcia tak naprawdę robią się same. 3. Zmienność światła. Plenerowe sesje ślubne oferują możliwość korzystania z naturalnego światła. Osobiście ja je bardzo uwielbiam, stronię od lamp w plenerze i błyskania. Uwielbiam bawić się światłem naturalnym. Nie mówię tu o pałacach i innych budynkach, choć nawet w nich nie zawsze można błyskać. 4. Wyjątkowe wspomnienia. Sesje plenerowe pozwalają na zatrzymanie wyjątkowych chwil i emocji na zdjęciach. Dobrze jest wrócić do tych wspomnień, niekoniecznie patrząc na zdjęcia z wujkiem lub z ciocią w tle. Chociaż takie rodziny też są fajne, ale ja je klasyfikuję do reportażu. Tu chodzi o to, że jesteście sam na sam, pięknie ubrani, z emocjami, które jeszcze czujecie po ślubie. To jest fajne i to się widzi na zdjęciach. Kolejna rzecz to wspólna pasja. Podczas pleneru ślubnego mamy możliwość pokazania wspólnej pasji, jaka Was łączy. A może każdy z Was ma dwie inne i właśnie plener ślubny jest tą okazją do ich pokazania. Czemu nie? Podsumowując, sesja ślubna w plenerze daje parze młodej więcej swobody i możliwości twórczych. Może być wyjątkowym sposobem na uwiecznienie pięknej natury oraz wyjątkowych chwil spędzonych wraz z ukochaną osobą. Wyżej wymienione punkty są tylko moją subiektywną opinią, mającą na celu pokazanie Wam, że plener ślubny jest wisienką na torcie całego reportażu ślubnego i jest on tak samo istotny. W końcu to pamiątka na całe życie. Z ciekawością poznam Wasze historie związane z plenerem ślubnym, a może dopiero planujesz i szukasz fotografa? Chętnie przedstawię Ci swoją ofertę. Do zobaczenia, pozdrawiam Was ciepło, pa!